Siemanko, z tej strony Araulen i witam was w pierwszym odcinku z FIFA 14, FIFA Ultimate Team. Tak, wreszcie się pojawia ta FIFA tak dawno zapowiadana przeze mnie. I generalnie zastanawiam się, jak zrobić z odcinkami. Czy zrobić skróty, czy pełne mecze, ile tych meczy i tak dalej. I zdecydowałem, że pierwszy odcinek ogarnę jeden meczyk taki, jeden krótki, tak? Meczyk ma 6 minut, jedna połowa, około 12-13 minut cały meczyk, więc będzie akurat. I może lekko go skrócę, żeby nie było nudno. Zależy, co tam się będzie działo. Zobaczę, jakie będą wasze opinie, czy będziecie chcieli to oglądać i tak dalej. I pomyślimy, co dalej. Najprawdopodobniej myślę, że mi napiszecie, jak mają wyglądać te odcinki. I w każdym razie zaczynamy. Generalnie, tak jak mówiłem, będę grał póki co offline. Muszę robić pewne testy internetu mojego, czy to się nadaje na online, bo ostatnio coś nawet nieźle to działało. W każdym razie, sezon jednego gracza, liga trzecia, akurat zaczynamy. Pokażę wam mój skład. To muszę wrócić, tak? Składy, mam dwa składy. Pierwszy to jest Deutsch skład. I tak widzicie, na ataku mam, momencik, gdzie on jest, gdzie on jest, tu jest. Pyk. I tutaj Gustavo. O, tak to wygląda. Adler, Alaba, Dante, Hummels, Piszek, Kuba, Luis Gustavo, Javi Martinez, Guardado, Aubameyang i Mandzukic. Nie jest to najlepszy skład Bundes, bo muszę jeszcze kupić Neuera, Royce'a, lewego, ale gra mi się nim całkiem nieźle. Mam też wybór składu, Gamside. Mam też rdzenno włoski, dokładnie Serie A skład. Tutaj jest Handanović, Radu, Barzagli, Benatia, Abate, Kandreva, Essien, De Rossi, Tarabt, Higuain i Tevez. Tutaj na rezerwach mam jeszcze Kakę, Mandzukic to nie, Vidala, Gomeza i kilku innych. W każdym razie gram głównie tym Deutsche, bo jest, wydaje mi się, mocniejszy i jakoś przyjemnie mi się nim gra. Ja momentami jeszcze strasznie, masakrycznie lamię, bardzo lamię, ale mam nadzieję, że jakoś damy radę. W każdym razie zaczynamy mecz. Okej. Ja nie jestem jakimś tam specjalistycznym komentatorem, kurczę, piłkarskim, więc nie liczcie na jakieś cuda. Prawie był gol. Ale myślę, że no może wam się spodoba mój komentarz. Dawaj, Higuain! Wiem, że Mandzukic Często po prostu jest dobry w główkach i zamierzam to wykorzystywać. Kurczę! A myślę, że go przelobuję. Ale spokojnie. Dopiero 10 minuta meczu. Błaszczykowski, próbuję mu odebrać piłkę. Błaszczykowski, Kuba! Podaję. Nie. Dawaj. Generalnie tak z widoku nie znam za bardzo zawodników. Tylko więc mogę nie za bardzo tak wyróżniać z nazwiskami i tak dalej. Tylko to, co tam spojrzę na te paseczki magiczne, na HUD. Ale myślę, że to nie będzie jakoś przeszkadzało. Nie umiem za bardzo sztuczek jeszcze. Czasami mi się uda ruletkę zrobić, takie proste rzeczy. Ale dopiero gram od piątku na padzie. I wszystkiego niestety nie ogarnę, zwłaszcza, że grałem jakieś 5 lat przeróżne FIFA na klawiaturze, więc może być ciężko, zwłaszcza na początku. Adler! Jest!
Dawaj! Jest! Aubameyang, 18 minuta, bramka! Epic! Ślicznie, dawaj! Prowadzimy 1-0. Powtórka. Uff, ale że on ma moc w tej głowie. Mandziu i Aubameyang to świetny zespół. Jak jeszcze machnę do tego Robercika. Doradźcie mi generalnie, jak już bym miał Robercika. Zamiast Aubameyanga, czy zamiast Mandziukicia go wstawić? Jak tam u Robiego wygląda? Wyglądają główki. Bo szczerze mówiąc, fajnie mi się drybluje Aubameyangiem. Tutaj mi nie pykło niestety. I generalnie mówcie, czy chcecie, czy nagrywać wam to z tym komentarzem angielskim dodatkowo, czy same dźwięki z gry, bo tak teraz się zastanawiam, może lepiej byłoby w ogóle tego komentarza nie nagrywać, tylko mój własny, bo widzę, że ja mam straszną gadaninę. Należy się strzec Piputkina, Siergiej Piputkin, bo on jest strasznym hamem i zawsze wspiera przeciwnika. Dawaj, dawaj! Kurczę. I trzeba się go strzec. W każdym razie miałem w planach nagrywanie World Cup zamiast Aubameyang! Uff! Będzie rożny. Miałem w planach nagrywanie World Cupa, tego Free DLC-ka. Ale na razie tam strasznie lamię, bo mam kiepską drużynę, a nie umiem jeszcze kiepskimi drużynami grać. Więc będę nagrywał póki co ten zwykły fut. Ale możliwe, że jak się podszkolę, to przerzucę się na World Cupa, jeśli będziecie chcieli poczuć tą niesamowitą atmosferę Mistrzostw Świata. W ogóle komu kibicujecie na Mistrzostwach Świata w Brazylii? Co? Komu kibicujecie? Ja szczerze mówiąc nie wiem, komu kibicuję. Kibicowałem Hiszpanii generalnie, znaczy nie to, że kibicowałem, bo jakoś się tym specjalnie nie interesuje, ale duchowo, tak mentalnie wspieram Hiszpanię i Niemców. Zobaczymy, czy któraś z tych drużyn da radę wygrać cały puchar, bo Hiszpania niestety po blamażu z Holendrami się troszkę pokpiła. Ale mam nadzieję, że się jeszcze podniosą, wezmą w garść. Aubameyang, Aubameyang! Strzelaj! Ja! A pięknie rozegrane. Spaprał to. Odcinki z FIFA u mnie będą bez jakiegoś niesamowitego montażu, znanego z innych serii na moim kanale. Taki odskocznia. Myślę, że tu nie będzie nawet potrzebna taki specjalistyczny montaż, bo sama gra jest emocjonująca często i poprawiająca humor. Mandziukić! Uff. Ale miałem zapłon. Alaba, Alaba. Dawaj. Mandziukić! Kurczę. Baszykowski. Ale skubany obronił, ale obrona ładna była. Ładna była, no. Tak, okej. Okay. Mandziukić! Ja walę! Ja walę, Alaba. Do środku tu, ładnie. Mandziukić! Jak on tego nie trafił? Proszę państwa! Jak on tego nie trafił? Okej. Okay. Mam nadzieję, że nie będzie się mój komentarz zlewał z niesamowitym odgłosem komentatorów fifowskich. Jak nie, to będę musiał nagrywać jeszcze raz. Very good challenge. Guardado, Guardado. Mandziukić! Ależ on ma dzisiaj sytuację, Aubameyang! Kurczę! Martinez, Aubameyang, strzelaj! Jest! Jest! Aubameyang pokazuje klasę, proszę państwa. Piękny gol. Tak, i ta niesamowita cieszynka. Pięknie. Okej. Ależ on to strzelił, proszę państwa. Strzał z daleka?
ale byłaby bramka! Ależ to był piękny strzał! Ależ to był piękny strzał, jak on to obronił? Alaba? Dante? 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 Okej. Nie udało się strzelić trzeciego. Podanie prostopadłe, górne! Uff. Nie udało się Mandzukiciowi. Mandzukic, Mandzukic. Kuba, 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 Kuba. Kuba próbuje odebrać piłkę. Znaczy, ma takie zamiary. No teraz próbuje, ale im się nie udaje. Kuba! Javi Martinez, Javi Martinez. Będzie dośrodkowywał. Aubameyang! Nie udało się. Dawaj, dawaj, Pierre, dawaj! Jest! Hat-trick, proszę państwa, Aubameyanga. Ależ to była akcja, aż mi pad prawie spadł. Ależ to była akcja. Dajesz! Ale piękna, ale to było piękne. Uff. Auba do środku. Będziemy mieli jeszcze rożny. Nawet nie wiem, który to do środku bywał. W każdym razie, Alaba, kolejna próba. Dante! Uff. Trochę źle ten volley wykonał. Ale zaraz koniec meczu. Hat-trick Aubameyanga. Ależ ten chłopak ma moc. Koniec meczu, wygraliśmy. Tak, Aubameyang, to był twój mecz. To był twój mecz. Okej, okay. 97 ocena, pięknie. Okej, okay, 517. Takie są nasze statystyki. Zamknijcie się. Dzięki. Jak widzicie, mamy... Nie dopuściliśmy do strzału w ogóle Levante. Posiadanie piłki też na naszą korzyść. Dokładność podań niestety na korzyść Levante, ale 82% nieźle. I dalej. Zobaczę jeszcze na jakim to poziomie było. Podejrzewam, że na zawodowcu, skoro wygrałem 3-0. Końcy lecą. Zawodowcu, tak. Potem dwa mecze, o kurde, trzy mecze takie wyższej klasy niestety. W każdym razie, dzięki za oglądanie, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Skończymy właśnie to na jednym meczu. Mam nadzieję, że seria z FIFA wam się spodoba. I chyba najprawdopodobniej wyłączę w ogóle komentatorów, bo mój głos pewnie będzie się mieszał. I obawiam się, że będę musiał nagrywać to jeszcze raz. W każdym razie, wielkie dzięki za oglądanie. To by było na tyle. Lajkujcie mój fanpage facebook.com/rolandplay. Subskrybujcie mój kanał. Lajkujcie ten film, jeśli wam się spodobał. To by było na tyle. Cześć!